Witajcie moi drodzy i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z gierki Klub Marian. No i jak się pytałam kiedyś o jakieś gry z dzieciństwa, to ktoś mi kiedyś napisał, żebym to nagrała. Ja szczerze mówiąc tej gry nie znam po nazwie, ale jak weszłam na to, to już sobie przypomniałam i później zgubiłam tą nazwę i ja wpisuję Cyber Marian. To nie była gra Cyber Marian, jakaś inna, ale Marian, Klub Marian. No i na początku wpiszę swoje imię, więc napiszemy sobie Glam. Halo, czemu nie piszę tu nic? Glam, tak, i start. I Wam już pokazuję, tak, trzeba mieć 13 lat, dobrze, wchodzimy. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Ogólnie chciałam być dziewczyną, także wybierzmy sobie dziewczynę. Ogólnie sprawa jest taka, że jest to gra, gdzie chodzi sobie można sobie chodzić po świecie, można gadać do ludzi, robić różne rzeczy, samochodem jeździć. No i my na tej grze ze znajomymi sobie siedzieliśmy i gadaliśmy. Ogólnie dużo ludzi to poznawaliśmy, także taka była gierka, dajcie znać, czy w ogóle Wy to znacie. No i możemy właśnie, tak jak widzicie, sobie wybierać, czy chcemy być facetem, czy babką. Ta wybieram babkę. Tutaj twarz jest różna, taka tu się zmienia. Taka grafika, wiecie, stara, no ale to jest moje dzieciństwo, ja pamiętam tą grę. Hairstyle, czyli jakieś włosy, o tu kucyk, jeden kucyk, dwa kucyki, dobra, wybierzemy tego kucyka, ubrania, tutaj mamy trzy opcje, więc nie jest to dosyć skomplikowana gra, raczej taka normalna, wybiorę może to ze spódnicą i glasses, możemy dać okulary albo bez, no będziemy bez i dalej sobie wybieramy jaki kolor włosów, weźmy sobie różowe włosy, będziemy takimi crazy frogami, o proszę bardzo, oczy też, o już tu takie zbliżenie, patrzcie, weźmy jej różowe, nie, to creepy wygląda w ogóle, nie. No niech będą takie niebieskie, tutaj oczywiście bluzkę sobie wybieramy, to nie jest jakaś bardzo ważna sprawa, ale wiecie, można sobie tutaj poświrować, także butki może weźmy czarne, skin może jakoś ciemniej, o patrzcie taka pani Mudżynka, te buty w ogóle są takie brzydkie, Jezu, jak ja bym chciała jakieś inne, no cóż, samochód możemy jeszcze pokolorować, także samochód chcę różowy, no i zaczynamy, start game, no. Okej, tutaj mamy napis, że jest 32 osoby online i musimy używać strzałek, żeby się poruszać, także tak, o patrzcie, i można też zrobić coś takiego, tam była taka opcja, że można tańczyć, czyli strzałka do góry i do dołu i ona tańczy, widzicie, jaka tancerka, walalalala, i można tu pisać do nich, zaraz znajdziemy, poszukamy kogoś, ogólnie to jest taka wyspa, można tu się też przenosić na inne opcje, można być na jakichś takich snow i coś, tam na koloseum i tak dalej, można wleźć do wody, ale chyba się wtedy do innego świata przenosi, jak pamiętam, nie wiem, idźmy do mojego samochodu, wbijmy do niego, także tak to wygląda i elo, jestem w samochodzie i sobie jadę, poszukajmy jakichś ludzi tutaj, ogólnie 35 osób to dosyć mało, ja pamiętam jak ja gram, to chyba bywało więcej, choć w sumie byłam taka młoda, że ja nawet nie wiem, czy ja 13 lat wtedy miałam, jak to gram. No ale dobra, taka sytuacja, łamanie prawa. Facebook od 13 lat, dobrze wiemy, że większość ludzi nie ma 13 lat, którzy siedzą na Facebooku. No i jedziemy, jadymy. O, tu kogoś widzimy, jakiegoś Pelina. Patrzcie, oni tu w ogóle w różnych językach gadają, także nie, wyjdźmy z tego samochodu, bo na razie ja bym chciała tutaj dojść gdzieś tak, gdzie samochód nie wbija. Gdzie jest jakiś człowiek? Nie widzę tu nikogo. Ogólnie tutaj mamy te wyspy i tam jest... O, tam są jacyś ludzie. Dobra, wbijmy do nich. Nie będziemy na ten pomost wjeżdżać samochodem. No taka głupia to ja nie jestem, także wbijamy sobie. Leci moja glam osóbka i patrzymy, zaraz tutaj do nich zagadamy. Napiszemy Poland. Jest tu ktoś z Polski. Ogólnie ostatnio jak tutaj weszłam na chwilę, żeby sobie przypomnieć tą grę, to był Izak jakiś. Hehe. Nie ma. Tutaj jakieś dziwne języki dają. Tak, i tu jest, patrzcie, taka babka tu jest, siema. Można koło niej tańczyć? Tańczmy sobie z nią. O, do faceta idziemy, on tam tańczy. Idziemy do niego. Hej, hi, hello, patrzcie jaki szalony, crazy frog. Patrzcie jak my tańczymy plecami do siebie. Takie śmieszki, ale ładna ta dziewczyna, różowa. Dobrze, czyli tutaj ogólnie nic się nie dzieje, patrzę, oj, co ja tu zrobiłam, halo, dobra. Wejdźmy sobie teraz na inną, jesteśmy teraz na Taki Tiki, chodźmy może do śniegowej krainy, bo na tej śniegowej krainie to ja nie pamiętam w ogóle jej i jest mój samochód, także może wsiądźmy do mojej bryki. No i tutaj mam też opcję, że tu jest 33 osoby i dwie osoby są dokładnie w tym pomieszczeniu, czyli w tym świecie, oj. Kurde, ja do wody chcę wjechać. Co to był za koleś? Chcę go zobaczyć. Gdzie on pojechał? Halo? Spróbujmy przez wodę przejechać. Czy to gdzieś wjedziemy? Nie, normalnie wjechałam. Patrzcie. Upsa! Nie, no dobrze, ten samochód jeździ. Crazy Frog z niego. Co to są za domki? Wyłaź z tego. Kurde, co mi się tu klika? Wychodzimy stąd.
i popatrzymy jeszcze, co tu się dzieje. Ogólnie tutaj były też takie spotkania z ludźmi, że się spotykaliśmy na jakiejś danej wyspie i tu się umawialiśmy ze znajomymi z internetu, czy tam z koleżankami i tu wchodziliśmy, tutaj z jakimiś ludźmi gadaliśmy. Swego czasu dużo Polaków to było. Nie wiem, czy w ogóle był taki przypadkowo serwer, żeby tutaj wbić jako Polacy, ale nie wiem, nie jestem pewna. Albo może po prostu dużo Polaków grało. Teraz jak widzę, nie. Ta gra nie jest popularna. Zobaczcie, jaka to grafika. Tak. Nie wiem, co to może mi przypominać. Żadnej takiej podobnej gry nigdy nie grałam. Ogólnie podobają mi się właśnie takie wirtualne światy, co można wchodzić, także jeżeli znacie coś takiego, to napiszcie. I wchodzimy teraz może do Koloseum. Do Koloseum to w ogóle takich rzeczy nie pamiętam, ale jaja. Może tam wejść w ogóle? Dobra, nie będziemy jechać samochodem, na razie go tu zostawimy. Fajnie, że samochód jest. Ogólnie jedna osoba jest w tym... na tym świecie, także malutko. Fajnie, że ten samochód jest tak, jak mówiłam, z tym, że nie wiem, czy można komuś podkraść. Wejdźmy do wody, zobaczymy, czy faktycznie się do innego świata przenosiło. Tak mi się wydaje, że tak. Jakby, kurde, no. I wylądowałam na tym tiki coś? Nie. Znowu jestem na Koloseum, tylko na jakimś czerwonym. Kurde, nie chciałam do tego samochodu wsiadać. Ogólnie nie ma tu w ogóle muzyki w tej grze, także taka, wiecie, taka średnia ta gierka. Wejdźmy teraz do wiatraka. Elo, ktoś tu jest? Dobra, tylko jedna osoba tutaj. 218, nie, czy, kurde, dobra, już nie wiem, już się zgubiłam. Nie widzimy tu nikogo, tu jest wiatrak. Ciekawe, czy do wiatraka można wejść, zobaczymy. Chyba nie, chyba to jest tylko taka ozdoba. No, także powiem, widzicie, blokuje mnie. Co to się stało? Co to się stanęło? Halo, halo, patrzcie, jaka prześwituje babeczka. Yo, taka jestem, świr. Dobra, idziemy dalej i lecimy sobie, gdzie jeszcze nie byliśmy, Stonehenge. Tu nie byliśmy chyba, upsa. Także witamy. No i jak widać tutaj takie, słuchajcie, światowe zabytki, można by powiedzieć, Koloseum i tak dalej. Dobra, wejdźmy, może tutaj ktoś jest. Ogólnie nie ma tu żadnych rzeczy do zbierania, no nie, także nie wiem, czy was ta gra zainteresuje, ale dla mnie fajne wspomnienie wrócić sobie do tej gry, kurde, po jakimś czasie. Nie można tu wejść w ogóle, widzicie to? Jakie to przypałostwo jest. Dobra, tu byliśmy. Tu chyba nie byliśmy. O, bez kitu. No, nie byłam tutaj. To jakieś chatki, puchatka są. Dobra, wejdźmy do tej chaty i zobaczymy. No, ej, co mnie tak blokuje? Ja nie rozumiem tego, dlaczego iść nie mogę. O, jakiś Joli jest. Siema, hello, napiszę do niego. Hello, Joli. No, nie mogę wejść. To ja może do samochodu pójdę mojego. Gdzie on jest? Halo, samochód. No, nie ma. It's me. Tak, Adele, kurde, będziemy śpiewać. Poland, napiszemy do niego. Poland. Gdzie ten Joli? Widzicie? Nie mogę wejść do tego domku. Coś mi przycięło. Dobra, wróćmy sobie. Play. A co to jest? A, to jakaś reklama. Dobra, nie będziemy tu wchodzić. Wejdźmy sobie na tą Tiki Tiki, czy jak to tam się zwie. Ogólnie pokażę wam tak. Jeszcze można tu tworzyć jakąś muzykę. I ją zapuścić. Ale ja chcę wyłączyć. No, także można sobie zrobić taki podkład, jakby ktoś się nudził. Podkład muzyczny, dosyć bekowa rzecz. Dlaczego mi coś zacięło? Naprawdę chodzić nie mogę. Czy ja po prostu przez to, że do tej wody wlazłam? Gdzie jest mój samochód? Kurde, nie mam. Może komuś zajął mnie ten samochód. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Tak to wygląda. No i taka gierka lajtowa, no nie? Tutaj ogólnie, no można powiedzieć, że nie ma dużo możliwości, ale no... Ale jak się kiedyś wchodziło na takie gry, co nie było po prostu jakichś takich fajnych gier, muszę wam powiedzieć. Siądźmy do niego samochodu, halo! Wait, napiszemy do niego. O, ta, Wout. Wait. Ta, i on dawno pojechał, a ja tu się skupiam na pisaniu. Szukam jakiegoś samochodu. Właśnie chcę, jestem ciekawa, czy mogę komuś ukraść samochód. O, patrzcie, jakiś czeski. Mieszkama Shop Fayette. To jakiś, ja bym powiedziała, że to jakiś Czech. Gdzie on ucieka? Idziemy za nim. Bawimy się w chowanego. Kto liczy? Dobra, wbijam na górę, bo tu więcej ludzi. Co się stało? Kotu. Pani, co pani się dzieje? Taka, patrzcie, taka trochę... Patrzcie na jej minę. W ogóle, co to za make-up różowy? Ja nie wiem, czy... coś mi przeleciało, słuchajcie. Coś mi się ta gra troszkę zacina, powiem wam. Niebo. Dobra, można iść. Marian. Halo, co tu chodzi? Ja pytam się. Ja nie rozumiem tej gry. Dlaczego nie mogę nigdzie iść? Masakra. Wejdźmy do innego świata i wróćmy zaraz tu z powrotem, dobra. Teleport, kurde. Tak, tak. No coś się moja paniusia zacięła, jak widzicie. Ja nie rozumiem jej, także ją tu zostawimy po prostu. Popatrzymy się na niej z góry. O kurde.
wszystko mi tutaj wywala, wszystko mi oddala, także ja nie wiem, czy to jest moja wina, czy ja w to grać nie umiem. Dobra, jesteśmy tu. Także moi kochani, to by była taka gierka, Klub Marian, dajcie mi znać, czy w ogóle to znacie. Dla mnie fajna sprawa, taki powrót do dzieciństwa, dajcie mi znać, jakie są gry z waszego dzieciństwa, jakie gry dobrze wspominacie, bo ja na przykład Bartender dobrze wspominałam, nagrywałam z tego odcinek, no i okazuje się, że dalej ludzie w to grają. Także jeżeli znacie gry w takim klimacie, gdzie się wchodzi do jakiegoś świata, gdzie można z jakimiś ludźmi pogadać, to dajcie znać, z chęcią coś takiego pogram, może zagramy razem. No i łapka w górę, jeżeli się podobało, jeżeli chcecie więcej odcinków z gier online, oczywiście możecie zostawić swoją propozycję w komentarzu. I zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Link. Czerwony przycisk na dole. Subskrybuj. Będziecie wtedy mojej glam rodzince. Dziękuję za oglądanie, za obecność. Jeszcze raz buziaczki. Przesyłam wam i papatki.